Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light i kochani, tak jak wam właśnie powiedziałem, lecimy z miejsca po zrzucik, który jest tu niedaleko. Nawet chyba jeszcze, o dziwo, są flary na nim. Nie, już niestety nie ma. Ale chyba dużych też nie ma. W ogóle przydałoby się jednak te flary zaekwipować. W razie czego, bo widzę, że tu może być zaraz problem z nimi. To bierzemy szybko. Tutaj mieliśmy jeszcze Falona chyba do odwiedzenia i oddania mu tego filmu, tych kaset. Dobrze mi się wydawało. A i owszem. Dobra, to wróćmy do Falona. Przynajmniej zrobimy już tego questa, będzie już na spokojnie pod tym względem. Tutaj pułapeczkę uruchomimy. Falon był w tym miejscu chyba, prawda? Tyk. Parkour. Jak Michael z biura, z The Office. Już wiem, dlaczego Michael tak się tym zajawiał. W ogóle jestem ciekaw, czy ktoś z was oglądał The Office. W sumie taki ciekawy serial, no i zarazem dziwny serial. Jestem bardzo ciekaw, czy ktokolwiek z was to oglądał. Dobra, tu niestety nic nie ma. Myślałem, że może coś znajdziemy ciekawego. Tu nic nie ma. Oj, już nie przesadzaj, nie jest tak źle. Plan żelaza do piętnowania. Sobie to weźmiemy. Jakbyśmy tego nie zrobili. Oj, szepty, to tylko koszmary. Dobra, przyjacielu. Przydajemy ci wszystko, co my mamy. To ci możemy sprzedać. Pistolety również już możemy bez problemu sprzedawać. Ciemna maczeta też. To też mogę ci sprzedać, nie ma problemu. To nie ma żadnego problemu. Dobra, ale. Doskonała katana 1306, fajna. Fajna, tylko pytanie. Czego my potrzebujemy dokładnie do planu Laryzaida? Puszka, chemikalia i zapasy domowe. Puszka. I chyba to wszystko. W planach tutaj. Zwykłej, co tu było? Plastik. Plastiku tam chyba nie było. No i chemikalia mam tylko jedne, więc albo Flaryzaida, albo te. Robimy Flaryzaida oczywiście. Tamtych mamy chyba aż nadto. Czy ty, przyjacielu, nie masz żadnej, nie wiem, żadnego posążka zombie, nic? Żadnej notatki też nie? Niestety nie. Dobra, idziemy do Falona. Falon, mamy twoje itemki. Proszę. Udało ci się. Nawet nie wiem, jak ci dziękować. Jak się nazywasz? Ludzie muszą o tobie usłyszeć. To jak się nazywam nie ma znaczenia, bo i tak się stąd nie wydostaniesz. Nikt się nie wydostanie. Ale dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego ryzykowałeś swoim życiem? Pomyślałem sobie, że udowodnisz mi, że się myliłem. Powodzenia, Falon. Dzięki. No i wzajemnie. Dziękujemy, fajnie, miło nam było. Czy my mamy jakieś umiejętności? Nie mamy żadnych umiejętności, niestety. Jak z czasem pierwsza 39. Dobra. Wiecie co? Wiecie co? Tu mamy jedną nagrodę do odebrania. Ale tutaj mamy jeszcze oczyścić obszar, plac zbudowy. Kopnijmy się tam i myślę, że od następnego odcinka, albo może jeszcze i od tego, zrobimy jakiś sobie główny questik. Zrobimy sobie główny questik z Jade Aldemir, czyli pójdziemy do szkoły. Ja wiem, że robię teraz te poboczne questy, ale naprawdę chcę, aby ta nasza seria była skompletowana w 100%. Żebyście wiedzieli, co się z czym je, jak zaczniemy tylko dwójeczkę. I nie chodzi o dwójeczkę taką w łazience, to pamiętajcie. O, nie chodzi o taką dwójeczkę. O, dzień dobry panu. Do widzenia panu. Już mnie tu nie ma. Nie denerwuj się, nie stresuj. Złość piękności szkodzi. A, słyszę kolejnego. Mamy trzy flary, więc luz. Damy radę. Dobra, bo nam się Kyle troszeczkę
zmęczy. W ogóle mieliśmy tak ciemno i w jednej chwili się zrobiło jasno. Dziwne. To było dziwne. To jest pułapeczka. Prajsik. O kurde, tam jest drugi. Dobra, musimy go wycackać. Musimy go wycackać, delikatnie mówiąc. Dobra, lecimy. Jesteśmy bezczelnym typem. Otwieramy drzwi jeszcze za sobą. Nas tu nie ma. Pamiętajcie, nas tu nie ma. Oświecenie 5 na 25. Ej, ale... Co? My chyba i tak musimy iść tu. A nie, dobra. Tylko tak, no to jest problem, bo potrzebujemy ewidentnie do tej misji broni palnej. No, no, tu, 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 tu. Abarot. Pyk. Pyk. Ale wiecie co, tą broń palną to my sobie ogarniemy chyba już z ich trupów. Chyba, że nam headshota sprzedadzą. Oooo! Fuck! Ale nam surprise'a zrobili! Ale nam surprise'a zrobili! No to że tu, to jeszcze i tu! Flara, 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 flara! Idźcie na nich! To ich szukacie! Nie ma nas, nie ma nas. Nie ma nas tutaj. Nikogo tu nie ma. Pokójcie się. Oni się tam strzelają, to do nich skaczcie. Ich zabita. Au! Au, au, au! Gdzie wy jesteście, co? Dzień dobry, Archie, do widzenia. Ale my jesteśmy Rambo. Ja jestem Legolas, powiedziałem ci już to. Kabum. 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 Ja tylko po pistolet. Robimy reloada i patrzcie, tak się zdobywa broń od wroga. Gorzej jak tam tu te koszmary wejdą, to już będzie problem, nie powiem. Wtedy się troszeczkę obwalę. Żeby nie mówiąc obsram. Jerzyk śpi z nami. Daj mi trochę amunicji, nie masz. Nowy chlopek. O ty dziadu, o ty dziadu. I z CKM-ka. O kurde, dobra. Uciekaj mi stąd. Cyk. O kurde, dobra. O kurde. Jezu, ich ta broń w ogóle nie rusza. Dlatego, że nie walę headshotów, co? Ja nigdy nie byłem dobry, jeżeli chodzi o FPS-y. Naprawdę, nigdy. Nawet w PUBG, jak kiedyś grałem, to nawet tam nie byłem dobry. Au! O nie! Prawie 1 000 000 punktów legendy! Nie! Ale zwaliłem to, matko boska, ale mi wstyd. Ja to wytnę. Tak serio, to nie. Nie wytnę tego. Żyj z grzechem, który stworzyłeś. Jak daleko? Prawdę, jak daleko? Kim ty jesteś? Nie, to jest krzesło. Która jest godzina? 5. Nie ma sensu. Wracamy, śpimy i idziemy. Jezu, tyle expo straciłem. Matko, ale mnie serduszko zabolało. Tyle expowiska. Ale mnie serce boli.
Serduszko boli. Dobra. Teraz już im nie podaruję. Nie wiem, jakim cudem to się stało. Może dlatego, że ta beczka wypieprzyła. Ja szybko wracam. No, to se wróciłeś szybko. Szybko wracamy. Cyk, cyk. No, pewnie. Tam chyba się nie da wejść nawet. Ja próbowałem. Ej, ale... Dobra, już myślałem, że kotwiczka się naprawiła, ale jednak nie. Ja wiem, że to jest poniekąd oszustwo. Nie musicie mi tego mówić. Zdaję sobie z tego sprawę. Zdaję sobie z tego sprawę. Bo sam to odczuwam jako oszustwo, ale... Znaczy, w sumie nie. Nie odczuwam tego jako oszustwa, tylko jako takie przyspieszenie w naszej serii. Dzięki temu nie muszę tam teraz zdrałować, nie muszę tego wycinać. A cyk, cyk, już jestem. Dobra. Podejście numer 2. Podejście numer 2. I popotam. Wróciłem. Gaugan. Czemu wy nie podacie tak szybko? Jakbym... Jezu, ile można? Ile można? Reload. Dobra, jak w CS-ie. O kurde, one tu wlazły. No to teraz macie problem. Ja też. Won. Ładuj. Dobra, oni zaczynają tam się tłuc. Dla mnie to spoko. Przynajmniej nie muszę się z nimi tłuc. A raz tam te koszmarki. Tutaj podziałają, trochę tam powytłukują. Chyba coś tu idzie. Są za bramą. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk, cyk. Mnie tu nie ma, wy się tłuczta. Ale to śmiesznie wygląda. Nie ma to jak wykorzystać środowisko naturalne w nie swojej walce. Plan i nie wstawaj. Już skończyliście? O nie, nie, mnie tu nie ma, spokojnie. Nie targetuj się na mnie. Ej, ale serio, sporo jest ich tu. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że jej wykorzystuję. Ale to nie problem. Idziemy sobie tu. I sobie je dobijemy. Tyk, myki, nie wstawać. Au. Uuu, double kill. Nie wiem, czym wy tam krzyczycie, skoro wy nie macie twarzy. Znaczy, nie macie głowy w sumie. Tu jeszcze jeden z gałkiem. Proszę nie wstawać, nie ma po co. Tu się nic nie dzieje. Palmy tą strefę. Dobra, jesteśmy już bezpieczni. Nawet jak tu zginiemy, to stracimy tylko expa. Wolałbym nie, ale wiadomo, że to różnie bywa. Czy wy się już wytłukliście? Proszę państwa. No chyba tak. Chyba jest święty spokój. Klucze. Chyba jest święty spokój. Więc koszmary nam tylko pomogły. Słyszę chyba zrzut, po który z pewnością się również przejdziemy. Tu nic nie ma. Tu jest otwarte. Tu nie jest otwarte, ale tu jest otwarte. Uuu, dynamicik. Ohoho. To ja lubię. To ja bardzo lubię. Dynamit jest bardzo spoko. W sumie niedaleko to spadło. Dobra, tu byliśmy. Serio, nie można to wejść. Tu byliśmy. Nas jeszcze chyba tylko w tej kanciapce nie było. Tam coś jest? Nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. O, tu nas nie było, ale tu też nie wejdziemy. Dobra, nieważne, nie było tematu. Otwieramy to.
No i co, ruszamy dalej chyba, prawda? Ludzie Rejsa byli widziani w tunelu niedaleko jeziora. Dobra, przejdźmy się tam. Kurde, tu jest rzut. Ja bym go sobie wziął. Ten milion expa, który straciliśmy. Oj tak, wziąłbym sobie go. Oj, wziąłbym. Szybko, tyrolku, cyk. Tego nawet nie będę włączał, żeby nas się tutaj nie pozrzucało ich za dużo. Zabieramy. Lubię to. Dobra, teraz możemy im to włączyć. Połysanka na dobranoc. No i tak chyba nic nie wpadło. No, nie widzisz mnie już. Ty mnie widzisz. Cholero, ty mnie widziałeś, no. Dobra, to już było niebezpieczne. To już było niebezpieczne. To już było bardzo niebezpieczne. Masz pod nogi! Gałganie. Ten to jak zwykle nie mógł się wspiąć normalnie jak człowiek, tylko musiał jak zwykle odwalić taką manianę. Dobra. Tutaj nas jeszcze nie było. Dzień dobry państwu. Zgubiono pościg. Miło, 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 nie powiem. Hello? Jest tu ktoś? Jest tu jakiś duży pan? Otwór? Czy ktoś... Nazim, słyszysz mnie? Nazim, odbiór. Nazim. Nazim jest. Dzień dobry państwu. Osman. Co takiego? A więc mnie pamiętasz? Ja na pewno pamiętam ciebie. Byłeś w obozie Raisa, kiedy straciłem dłoń. Jesteś jednym z ludzi Brekena. Jakby było inaczej, już byś nie żył. A, mam fart. Żebyś wiedział. A co do Raisa, to policzy się z tym psycholem w swoim czasie. Teraz potrzebuję jednak twojej pomocy w odnalezieniu brata, Nazima. To on pomógł mi uciec. Poszedł po jedzenie do supermarketu i dotąd nie wrócił. Zapłacę ci za znalezienie go. A jak niby planujesz mi zapłacić? Żartujesz sobie? Obaj z bratem robiliśmy dla Raisa. Wiesz, co to znaczy, nie? Znajdujemy różne rzeczy. Zawsze to robiliśmy. Szukamy rzeczy, znajdujemy rzeczy, zbieramy rzeczy. W końcu uzbiera się sporo gratów. Część z tego oddajemy Raisowi. Niektóre zostawiamy sobie. Wiesz, tak na czarną godzinę. To nie tak, że kradniemy. Zabezpieczamy swoją przyszłość. Trzeba być obrotnym, nie? Ale Rais was przyłapał. Sporo nam jeszcze zostało. Broń, leki, forsa. Mamy je pochowane po całym mieście. Ale teraz ludzie od Raisa nas szukają. Nie bardzo więc mogę się pokazywać. To jak? Umowa stoi? Ach, przemyślę to. Nie będziesz tego żałował. Słowo. Spoko, zastanowimy się nad tym tematem. No tak, czy tu nic już nie ma? Ten chyba przyszliśmy, prawda? Prawda. Leźliśmy w tą stronę. Pytanie, czy tu coś znajdziemy, ale pewnie nie. Tu jest tylko wyjście number 2. Dobra. To już możemy odznaczyć. Tu jest kolejny zrzut. I wiecie co? Ale nie, no kurde. Zrobiłbym takie kółeczko, odebrał tu nagrodę. Poszedł tu. I dopiero tu. Dobra. To zrobimy to w ten sposób. Lecimy najpierw pomówić ze strażnikiem. Więc musimy się kierować w tą stronę niestety. Ale zrobimy to szybko, bo... O! Siema. Siema i nara. Wiem, że tu już jakiś koszmar wylatuje. Na przykład taki. Won, pal się. Nie wiem, się kurde opalasz tu? On się ewidentnie opalał. On się ewidentnie opalał. Pyk. Wejdziemy sobie boczkiem.
Już jak wyjdziemy na tereny bardziej płaskie, typu, znaczy płaskie, właśnie nie płaskie, bardziej takie, że tak powiem, domowe, przestaniemy korzystać z kotwiczki i lecimy znów na flarach. Ty to już w ogóle sobie daj spokój, człowieku. Raz, dwa, trzy, lecimy do... Boże, zgubiłem słowo. Tam jest kupiec, i to taki chyba dobry kupiec. Dzień dobry panu. Nie ma złego momentu na dobry interes. Kurde, fajne te bronie. Ale niestety nas nie stać na nie. Serio, jakoś zazwyczaj kasy tutaj miałem w brud, jeżeli chodzi o Dying Light'a, a tym razem jest jej naprawdę mało. Możliwe, że dlatego, że tak speedrunuję. I raczej nie zastanawiam się nad tym, żeby zbierać takie rzeczy. Aczkolwiek robię też to dla was po części, żeby ogarnąć to jak najszybciej. I żebyśmy mogli jak najszybciej też te questy pokończyć. Dobra, przejdziemy się tutaj, mamy już wioskę rybacką, porozmawiamy ze strażnikiem, który w teorii powinien coś wiedzieć. Co mi o tym powiesz? Ile osób ma klucz do tej bramy? Tylko kilka. Tom, Gursel i Musa. Dzięki. No dobra, czyli musimy z kimś porozmawiać jeszcze na temat tego wszystkiego. No i mamy cię. I cię mamy, gagatku. Mamy cię. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Co mogę dla ciebie zrobić, Crane? Uszkodziłeś bramę, Gursel. Wpuściłeś zarażonych do wioski. Ja? To był ten wariat w masce. Strażnik go widział. Ktoś inny widział ciebie. Kto? Gdzie on jest? Pokaż mi. Jest jeszcze ta maska, którą znalazłem u ciebie. No dobra, ale co niby miałem zrobić? Mieszkańcy nie chcą się opłacać Raisowi, a Rais robi się już niecierpliwy. Dlatego cię tu wysłał, prawda? Pozwoliłeś, by zaatakowali twoich ludzi? Musiałem jakoś przekonać ludzi, że potrzebują ochrony Raisa. No i plan zdał egzamin, więc o co ci cholera chodzi? Bo Musa chce ukatrupić człowieka w masce. I to ma być problem? Tak. Upewnij się, że tego nie zrobi, bo będziesz musiał wyjaśnić, czemu wpuściłeś zarażonych do wioski. Dobra, dobra, pogadam z Musą i strażnikiem. Okej. Czyli tu już mamy spokój, jeszcze mamy tu jednego questa do odebrania od Meliha. Meliha, nie wiem jak to się wymawia. I moi drodzy, powoli już kończymy ten maratonik, który tutaj zrobiłem. Dzięki za kasę. Aczkolwiek, no, nie powiem, jakoś tak średnio, jeżeli chodzi o te wasze wynagrodzenia. Naprawdę średnio. Jak na ceny i na inflację. Boże, kobieto. Przecież to mi nawet na waciki nie starczy. Cichutko. One słyszą wszystko. Dobra, Musa. Załatwione. Człowiek w masce nie będzie już wam przeszkadzał. Zająłeś się nim? Nie, to nie było konieczne. Po tym, co zrobił? Może ci się to nie podobać, ale mordowanie ludzi to grubsza sprawa. Jeśli uznasz, że tak nie jest, to będziemy mieli do pogadania. Nie ma sprawy, się tylko wściekłem. Nie krzywdzę ludzi bez powodu. Dzięki, że z nim pogadałeś. No i co? Da się po ludzku? Da się po ludzku. Okej, to teraz tak. Punkt kolejny. To jest wieża. Musimy oddać kilka questów. Musimy kilka tych questów oddać, więc ja już sobie lecę powoli. Zastanawiam, którędy będzie szybciej. Chyba tunelem. Przejdziemy tym tunelem tutaj. Tych kamieńców jest sporo faktycznie, ale to jest mały problem dla nas w tej chwili. Biegnij, Crane, bo jak to pierdyknie. No, nie zauważył nas. Baran. Dureń. Dureń to wielki dureń. Ja nie wiem, normalnie... O, dobra, on teraz na rzecz zauważył, no. Bardzo ciekawe rzeczy opowiadasz.
Niestety nie dosiągłem. Nie dosiągłem. Styk i do wieży lecimy. Uwaga wszyscy, mówi Brecken. Jeśli ktoś spotka Dauda, niech szybko sprowadzi go do wieży. Jest uzbrojony, powtarzam, uzbrojony. Podczas ucieczki postrzelił strażnika. O choroba. Nadal nam nie wyszło. Ole! I tak się robi hip-hop, mój drogi. No ale faktycznie jeszcze mieliśmy dopiero pierwszy, nie, mieliśmy chyba dwa poziomy, jeżeli chodzi o pogoń. Więc też będę chciał w którymś z odcinków zrobić sobie na maksa ten pogoń. Czy tą pogoń. Ej, widziałeś ten dom, z którego unosi się czerwony... Tak, widzieliśmy ten dym. Znaczy dom, znaczy w sumie tego nie widzieliśmy, ale... Z poziomu legendy. Przeżyć co najmniej następnych kilka dni. Ogromne dzięki. Flary oczywiście przyjmiemy. Łuk nam nie jest potrzebny w żaden sposób. I tak, tu mamy questa do oddania jednego na górze. Jakie jest najbezpieczniejsze miejsce w domu, żeby się ukryć? Czegoś szukasz? Stań w kolejce. Mamy kupę pracy. Przyniosłem ci coś na poprawę nastroju. Żarówki! Masz żarówki z mostu? Ale jak? Nie, nieważne jak. To nie mój interes. Brekena też nie. Powiedz mu, że spadły z ciężarówki. Jesteś pieprzoną gwiazdą, Crane. Zatroszczę się o ciebie. Jutro wieczorem będziemy znacznie bezpieczniejsi. Oby tak było, Alfie, oby tak było. Dobra, tu jest jeszcze handlarz, którego też z przyjemnością odwiedzę. Dla ciebie ekstra. Przedam mu złom, którego nie mam. No ale to już mogę mu sprzedać, dubeldówkę też mogę w sumie sprzedać. Dynamit nam się może przydać. Serio, jakoś mało tych przedmiotów na handel zyskujemy. Malusieńko. Sporo jest do zrobienia. Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć trochę czasu, żeby spojrzeć na tablicę. No akurat questy na tablicy to mamy już pięknie obsykane. I tak to miało wyglądać. Dawud porwał swojego syna i dał nogę z wieży. Do tego jeszcze ktoś kogoś postrzelił. Zastanawiam się, na ile ta sprawa z figurką była obliczona na pozbycie się mnie z budynku. Myślę, że w całkowitej racjonalności tutaj było wszystko obcykane. Co tam się stało? Słyszałem strzały. No dobra. Lena. Dobra robota z tą wytwórnią fałszywej antyzyny. Ocaliłeś wielu ludzi. To tylko kwestia czasu, zanim ktoś rozkręci podobny interes. Problemem są te wszystkie puste fiolki po antyzynie. Ludzie je po prostu wyrzucają. A przecież każdy może napełnić je czymkolwiek. Trzeba zacząć je niszczyć. Zebraliśmy wszystkie, które były w wieży. A ponadto Brecken zaoferował ludziom 10 dolców za każdą przyniesioną z zewnątrz. Mam leki przeciwpadaczkowe. Dzięki. A jak poszło z Gazim? Może i jest niedorozwinięty, ale świetnie sobie radzi z osiąganiem tego, co chce. Poznałeś jego mamę? Wyglądała na zadowoloną. Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt nie jest. A właśnie, Brecken chciał, żeby ci to przekazać. Z podziękowaniem. No, 500 dolców i mistrz, spoko. Może być. Za mistrza jestem akurat zadowolony. Dobra, co tu się, to nie tu się odwaliło. Tu się odwaliło. Co tu się od Janie paliło? Gdzie jest Dawud? On uciekł. Do tego zabrał mojego synka. Powiedz mi, co się stało? Od tygodni chciał stąd odejść, ale ja uważałam, że to zbyt niebezpieczne. Sprzeczaliśmy się o to. Potem dorwał skądś broń, zabrał wszystkie pieniądze i porwał sam jego. Zabrał mojego... syna. Wiesz, dokąd poszedł? Powiedział, że wie, jak się wydostać, ale nic więcej nie wiem. Nie chciał mi powiedzieć. Ja... Jak on mógł to zrobić? Skąd wziął broń? Przepraszam, to moja wina. Powiedział, że potrzebuje broni, żeby was stąd wydostać. La la la. La la la, Dawud mnie nie chce. Nie chciał mnie już od lat. Teraz ma już wszystko, czego chciał. Odzyskam twojego syna, Salmo. Nie wiem jak, ale to zrobię. No, trochę to było nieprzyjemne, nie powiem. Dawud,
Odpowiedz mi! Odpowiedz mi, skurwysynu! Nie ma potrzeby krzyczeć, Kane. Próba podążenia za mną też jest bezcelowa. Powiedz Salmie, że mi przykro. Nie miałem wyboru. Sami będzie bezpieczny. Przysięgam. Czekaj, nie! Dawood? Gdzie jesteś? Niech to szlak. Dobra, moi drodzy, ale niestety nam się nie udało zakończyć tych wszystkich questów. W ogóle ile my tu pobijaliśmy? Ja pierdzielę. Dobra, judo taranowanie chyba lepsze będzie pod tym względem. Poziom siły. Poziom siły dobitka. Spokojnie, niech będzie tak. I poziom legendy. Możemy sobie już bez problemu wbijać dalej. Tu już 40 poziom. No to już jest sporo, nie powiem. To już jest sporo. No i oczywiście wytrzymałość niech leci. I kochani, to by było na tyle. Mamy 21 poziom legendy. 200 życia. Myślę, że to nie jest mało. Tak więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Ja jeszcze pewnie z jeden odcinek nagram i niestety będę już kończył ten maraton swój zapasowy i biorę się za Noite. Tak więc trzymajcie się. Grał dla was Shiro. Hej, hej.